Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony Bilordzik, a ja witam was w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Insygnii Śmierci, części pierwszej. Harry Potter! Harry Potter! Tylko o tym mówią wszyscy czarodzieje, ale według proroka codziennego nie warto na niego stawiać. Nie wiesz w nic, co piszą w proroku. Przeczytaj żonglera, tam piszą... Żongler. Idź za Dinem Tomasem, rzuć zaklęcie czterech stron świata. Expulso czy Expelliarmus? Expelliarmus. Dimit! Gincie! Nie ruszaj się, ty dziadu jeden parszywy. Kanalio. Pewnie tam już infernosów na ten nas spawnowali. Gaz duszący. Eliksir. Wyciąg ze szczuroszczeta. Nice. F. Dobra, idziemy tam. Słuchajcie, normalnie opowiem wam historię stulecia. Normalnie już myślałem, że więcej filmików żadnych na YouTube nie dam. Ale naprawiłem program do renderowania i normalnie jestem szczęśliwy jak dziecko. Bo zepsuł mi się Adobe Premiere CS6 i kupiłem CS5. I już jest wszystko good, nawet jest lepszy niż CS6. Więc takie to się wiksy dzieją. Nie mogę się już doczekać części drugiej. Gdy sobie ją zakupię. No wiedziałem. A co jest dobre na Infernusy? Bo ja już nie wiem. Może Expelliarmus? Gień? Ani jedno, ani drugie. Gdzie mamy iść? Ja pamiętam, że ja to przeszedłem tak, że biegłem na Jana. Nie możesz pokonać, ale możesz się ogłuszać zaklęciami. Super. Get the fuck out. Z Trajfuniem. Tarcza szmato. Wyjazd. Nie! Nie! Spamujemy! Biegnij! Jej. Ron, umieraj! Jesteś rudy, musisz umrzeć. Jak wszyscy czarni. Idź za Dinem. Dobra. Kto mnie? Uuu, życie ci nie miłe, stary. Jestem Harry Potter. A tak naprawdę Milordzik 2. No, właśnie. Dobra, słuchajcie. Dzięki temu nowemu programowi w repertuarze pojawią się nowe odcinki, ale konkretnie stare odcinki, tylko 20-minutowe odcinki. Konkretnie dzięki temu programowi, ogólnie mówiąc, mogę dawać dłuższe odcinki, nie? 20-minutowe. Mogę dawać jakie chcę ogólnie, ale to zależy też od czasu renderingu. Mógłbym dawać 30-minutowe, ale niestety nie mam aż tak dużego dysku twardego. Mam zamiar zakupić 1 terabajt, ale no musimy niestety poczekać. No gień! Głupi! Szmalco! Niku! Ilu was tu nasrało? Więcej was stara nie miała? Dobra. Lucik. Biegnij tędy, jeżeli możesz. Ale dobrze, że w tej części nie ma takich borderów. Znaczy, no są bordery, ale... Masz wyznaczoną... trasę. Aha, okej. Okay. Muszę iść przez dziurę w płocie. Dobra. Okej, okay, never mind. Idzie... Wow, nie, no znowu te padalce? Fy, jak one zapieprzają! Wyjdź, cinaj się! Jest, biegnij! Biegnij, Harry! Ty głupi! Głupku, pomogę wam trochę, nie będę dziadem. A rzućmy na to trochę, nie wiem, światła. Konfundusem na przykład. Uuu! Kamera, fajne przejścia, w ogóle, zero montażu! Dobra, idziemy, bo już się zbliżają. Ale Expulso jest jednak fajny. Porozmawiajmy z Dinem, może wie co się dzieje w Hogwarcie. Dobra, Harry. Ten goblin nie, może nas poznać, to niebezpieczne. To jest nie chyba ta trudna część. A tak może się chociaż czegoś dowiemy. Tej części. Ja pierdzielę, jak oni się w ogóle przedostali bez tych infernusów. To ty, Gryfku? Może Gryfek jest magiem? Nie, no w sumie to nie, no to niemożliwe, bo Harry tutaj jest głównym bohaterem. Naciśnij E, ekwipunek jest pełny, gaz duszący. Jeden,
Nie, F2, nie, F1. Wybuchający, a gaz duszący. Gaz duszący, dobra. I mogę wziąć. Jej! Dobra. Ej, no czemu nie mogę rzucić zaklęcia czterech stron w świata? A teraz mogę? Aha, znaczy ja wiem jakiś. Co jest? Windgarium Lefiosa. Wow. Czy ja mam teraz. Ja mam teraz. Impedimenta, nie? Nie. Ale po co mi to? Expulso. Wingardium Lewiosa. Są chyba sami. In. Dobra. Może nie żyje. No, jednak nie. Wow, holy shit! Gin. Wypad. 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 No nie, po prostu, zaraz się wkurzę. Lewitacja, ale czego lewitacja, bo już nie pamiętam. Gin. 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 Rona mi żeś, no mojego rudzieńca, mojego murzyna żeś mi, kurde. No, zginiesz ty! No, padł, headshot. No, chyba nie ode mnie. Zbieraj, uuu, ile lutu, Boże święty. Boże, naciśnij bachanocyt. Headshot, no nie, niestety, brzuch shot. To masz o to. Dobra. Dobrze jeszcze, że jeszcze dementorów nie ma, bo bym musiał marnować czas na Expecto Patron, na przykład tak jak teraz. Ale to tylko, na przykład tak jak teraz. To bym tylko czas marnował. Co nie? Gin. Jej. Dzięki. Dzięki. Ale jak powinienem wypić Felix Felicis, to mi... hej! Panie, panie! Panie, pan! Aha, bo oni mi się tak będą respić cały czas. Ja muszę iść za tymi frajerami, to jest murzyn, jeżeli nie wiecie. I to jest karzeł. Wow! Are you fucking kidding me? Drętwota tutaj będzie najlepsza, bo to jest... bo to jest... te pająki padają na hita, a ekspulso się za długo... No nie! Jest! Myślałem, że się zgliczowałem w tym gównie. Dobra. Dobra, biegnij. Leć! Uniknij! Jej! Dobra, biegnij! Chory, biegnij! Jezus Maria, pewne drętwoty nie używałem. Dobra. W plecy! W plecy! Dokładnie! Gin, śmieciu. Żryj beton. Jak twoi przodkowie cyganie. Gin. Dobra, nie chcę się z wami bawić. Kszpulszo. Bien gni. Bien gni, a ty gin. Dobra, ciebie mam. Wow! No dobra, no niech będzie. Ginty! Wingardium Lefiosa wypróbujmy. No, Wingardium Lefiosa! Wow, ale fajne! Ale dobra, Expelliarmus. Nie! Expulso. Dobra. Wypiłem krew uzupełniający krew. Wypiłem krew uzupełniający krew. Tak, dokładnie. Dobrze słyszeliście. Pi! Dobra, s. 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 Jej! Oświetl mi drogę. Ładuj minigada! Jak padł. Tak bardzo padł. Tutaj ktoś mi z tego? Nie, dobra. Wow, jaki physics. Dobra, filmpunek jest pełny. Nie będę się teraz bawił zbierania tego. Ale dobra. Gin.
dopóki ciebie nie będzie w kolejnej części, możesz zapomnieć. Kurde. Surprise, motherfucker. Expelliarmus. No, god damn it. Dobra. Expulso. Bierz to. Gin. 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 Przerwa. Wow. Wow. Ten mi wpadł pod lufę. Śmiesznie. Hermiona w ogóle zaklęcie odporna. Tarcza, widzę, że uroja była. F. Zna się na rzeczy. O nie. Moje ulubione zaklęcie. Gin. Ty śmiecił. Jak on? Tylko śmiesznie zniknął. F. Wow, ty dziadu. F. Dobra, tędy muszę biec. Co? Mi się zamraża ekran. Pojebany. Dobra, co teraz? O, chyba to będzie koniec tej misji. Zakręcie czterech stron świata, ale ja wiem. I tutaj chyba trzeba będzie użyć Confringo, nie? Aha. A ja Confringo nie mam. I tutaj trzeba będzie wziąć prednie witkę. Najprawdopodobniej iść po Confringo. No nie no, znowu bijące wierzby? Znajdź sposób, by pokonać tę barierę. Fingardium Lefiosa. Expelliarmus. Nie, ja wam mówię. Co ci jest? Nic. No, zawsze był taki rudy, no co ty od niego chcesz? Aby dostać się przed MBM, musisz zdobyć księgę, zamknąć Confringo. Jestem głodny. Dobra, zamknij mordę, zaraz ci te gówno ukroję. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Bijcie się z nimi. Son of a bitch. Get the fuck out. Dobra, wy się bijcie. Frajer. Get the fuck out. Ja tak mniej więcej wiem, gdzie jest to Confringo, bo kiedyś na Let's Playu oglądałem. Dobra, idziemy. Pędzę, pędzę, pieroga, pędzę. Ładuj. Ron, narażasz mój plan na niepowodzenie. Zresztą czego się spodziewałem, jesteś rudy. Hermiona, ty przynajmniej coś robisz. Jakoś fajnie wyglądasz z tym Protego. Dobra. Nie! Holy shit. Już myślałem, że mnie widzieli. Ale schowałem się w krzakach. Ten peszczały. To jest chyba tutaj. To Confringo. Święcie dupę, to jest chyba tutaj. Tutaj, o. Jest! Jest! Ha! Enta! Dobra, se! A teraz to mam na was wyjebane. Bim! Aha, ja myślałem, że mam expulso, sorry. Na pomyłkę, nie błąd. Gin, ty śmieciu. A w ogóle to po co ja tutaj się z wami bawię? Biegnij! Harry! Biegnij! Właściwie to mógłbyś tędy przeskoczyć. Trochę by ci się dres podrapał? Trochę by ci się dres zniszczył. Trudno! Zostaw przyjaciół, taka cena, niestety. Taka cena Confringo. Idziemy. Trochę misja na speedrunie, ale no niestety wiedziałem już, gdzie to jest. Let's play, let's play. Walkthrough. Okay. Confringo, rzuć. Confringo, namierz. Boom! Explosion. Ja nie wiem, czy my tutaj jesteśmy w brajniaku, czy co?
Ale ekspulso teraz będzie pewnie potrzebne. No nie wiem, czy zetnę drzewo ekspulso. W sumie to minigun. Minigun może zrobić wszystko. Gii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 i
Dobre drzewo. Ron, idź pierwszy. Ja nie mogę zginąć. Rody, ty jesteś, możesz zginąć. Cholera, jakbym widział cień dementora. Wow! Smykło mnie. Ciekawe, czy Rona... Rudego nie zauważyłeś? O ty dziadu. A nie mogę tego na przykład wysadzić Confringo? Nie, to by było zbyt piękne. To już wolę ekspulso. Odpocząłeś? No mówiłem ci, że jest czarny. Daj mi chwilkę. Biedny człowiek. Czemu zbiegłeś, Gryfek? Czarodzieje myślą, że gobliny są po stronie, sam wiesz kogo. Jakiej stronie? To nie nasza wojna. Jezus Maria, skończ gadać, czarnuchu, nikt cię i tak nie słucha. Już nie jest pod kontrolą. Taki ładny most. Przypomina scenę z czwartej części na początku, jak uciekali wszyscy. Właśnie, wszystkie części sobie Harry'ego Pottera kiedyś ograłem. Jezus Maria, jeszcze dłuższą może mi tą cutscenkę puść. Durna gro. Tyle, że to podróbka. Miecz Gryffindora wykuły gobliny. To była marna. Rusz dupę, czarnuchu, przez ten most! Bo cię batem popędzę. Znają się na wszystkim. Ha! Pewnie wiele osób chętnie zobaczyłoby minę Severusa Snape. No, czas się zbierać. Czuję czyjąś obecność w tym lesie. Jeszcze pewnie powiedz mi, że się teraz aportują. No super, jeszcze bachanki mi tutaj daj. No super. Cztery, nie? Biegnij, Harry. A jeszcze Confundus, nie, Impedimenta. Dobra, spadamy. Oby tutaj nie było śmierciożerców, ale chyba są, bo ich słyszę, jak się tam klepią. Miecza Gryffindora. Robota goblinów. No? No więc nic go nie uszkodzi. A tobie pozwolę mówić. To może tylko i jedynie go wzmocnić. Bo nie jesteś ruda. Harry, zniszczyłeś jeden horcrux, tak? Dziennik Toma Riddla. Kłem bazyliszka. Gdy dźgnąłeś bazyliszka, miecz przejął trochę jego jadu. Czyli miecz. Miecz zniszczy horcruxy. Genialnie. O ile jednak zrozumiałem, miecz Gryffindora to kopia. To jak z horcruxami, nikt nie wie, gdzie jest prawdziwy miecz. Myślałeś, że łatwo znaleźć horcruxy? To ty powinieneś mieć plan. Mieliśmy robić to, czego chciał Dumbledore. Zamknij mordę, rudzielcu, bo ci w ry wyjadę. Zdejmij medalion. Proszę, Ron. Bez medalionu tak byś nie mówił. A właśnie, że tak. I wy też, gdybyście byli szczerzy. To wracaj do domu. Źle ci, to wróć do mamusi. Tylko zostaw horcrux. No i co tak nie marzysz tym, nie mierzysz tym wzrokiem. Ty! Ron! Jakby go tym spryskali. Zostajesz? Czy idziesz? Lakierem do włosów, ten horcrux. Ron! Nie! Proszę! Niech spada. Teraz będziemy się mogli ruchać cały dzień. Może lepiej. Dlaczego Hermiona masz taką męską twarz? Nie mamy dokąd iść, może. Bo co, nie, bo nie ma Rudego? To tylko dobrze. Znajdź miejsce na obóz. Słuchajcie, ziomeczki, wszystkiego najlepszego chciałem powiedzieć. Boże święty, ale ze mnie debil. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, łapkujcie, fabkujcie. Ale to będziecie mieli już w outro, więc... Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie. Drop it.